Ciekawość, poznawanie świata, odkrycia, naukowe lub inne. Tworzenie czegoś, co działa lepiej niż to, co było dostępne wcześniej. To są właśnie rzeczy, które motywują ludzi do działania, studiowania i rozwoju. Każdy człowiek chce być skuteczny, systematyczny i zdyscyplinowany, aby osiągnąć cele, które sobie stawia. Posiadanie dobrze ugruntowanej, codziennej rutyny jest prawdopodobnie najważniejszym elementem, który pozwala na to wszystko, ale także na pozostanie w harmonii z samą strukturą naszego ciała i umysłu oraz na zachowanie wewnętrznej integralności. Kiedy jesteś młody, bycie zaangażowanym w środowisko uniwersyteckie jako student jest doskonałym sposobem na rozwinięcie tego rodzaju schematów działania, które mogą pomóc w życiu, niezależnie od tego, co ostatecznie planujesz zrobić. Edukacja, poznawanie technologii, różnych punktów widzenia, interakcja z różnymi sposobami myślenia, formułowanie i rozwiązywanie problemów są bezcenne i warte każdego dnia, który inwestujemy w tego rodzaju działania. W moim przypadku połączenie nauki i inżynierii doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem teraz. Ale konkretna dziedzina działalności nie ma znaczenia. Sposób, w jaki działasz, jest o wiele bardziej istotny niż to, co robisz. Nazywam się Sławomir Kozioł. Zajmuję się badaniami w zakresie projektowania wspomaganego komputerem oraz optymalizacji kosztownych obliczeniowo modeli symulacyjnych na Uniwersytecie w Reykjaviku.